Jeżeli chciałbyś szybko, tanio i bezpiecznie zakupić coinsy ze sprawdzonego i wiarygodnego źródła, serdecznie zapraszam do foodcoins.pl. Link w opisie. Siemanko, z tej strony Nexion, witam się z wami serdecznie w takiej krótkiej, szybkiej informacji dotyczącej oczywiście FIFA 16, konkretnie teraz trybu Ultimate Team, oczywiście prosto z Gamescomów, czyli jednej z największych targów gier na świecie i największych w Europie. Dobra, moi drodzy, zacznijmy sobie nie od draftu, a od tego, iż w FIFA 16 będą nowe stroje drużyny tygodnia. Czyli tak jak wcześniej, gdy wyzywaliśmy drużyny tygodnia, żeby zagrać z nimi ten mecz, żeby zdobyć to wyzwanie, żeby zdobyć chociaż ten jeden z 14 bodajże zadań, żeby dostać darmową paczkę, to graliśmy z drużyną tygodnia, która miała, no nie oszukujmy się, stroje bardzo bezbarwne, wręcz bezpłodne, mogę powiedzieć. A teraz naprawdę mamy tutaj różnych stylistów pokazanych w tym artykule. Emilio Sanoli, 30-letni grafik z Argentyny, i zaprojektowali nowy strój dla zespołu drużyny tygodnia. I powiem wam szczerze, stroje wyglądają naprawdę świetnie. Popatrzcie na nie, moim skromnym zdaniem wyglądają naprawdę fenomenalnie i chciałbym takimi strojami nawet grać w normalnym moim fucie. Dodatkowo, moim skromnym zdaniem, najlepiej prezentują się zdecydowanie stroje bramkarzy. Idąc ideą, iż teraz w nowoczesnym futbolu bramkarz ma jak najbardziej wyróżniać się spośród reszty zawodników i spośród boiska, no to mamy pierwszy strój różowy z falistym motywem, a drugi jest turkusowy, to jest bodajże turkus z wielokątami. Naprawdę stroje bardzo mi się podobają, dajcie znać, co wy o tym sądzicie, bo moim skromnym zdaniem naprawdę bardzo fajnie się te stroje prezentują. Ale dobra, moi drodzy, przejdźmy teraz do najważniejszej nowinki, czyli oczywiście do FIFA Ultimate Team Draft. Tak jest, moi drodzy, tryb, który naprawdę daje nadzieję na lepsze jutro dla trybu Ultimate Team FIFA 16. No ale omówmy od początku, jak to wygląda. Mamy początek zabawy. Na samym początku rozgrywki wybieramy sobie formację. Mamy do wyboru 5 i tych formacji musimy dobrze się zastanowić, jaką wybieramy. Czy wybieramy taką, którą już dobrze znamy, czy chcemy coś poeksperymentować, bo później tej formacji nie możemy zmienić. Co najważniejsze, teraz chcę powiedzieć, w trybie draft gramy wszystkimi kartami, jakie są dostępne w FIFA Ultimate Team. Nie kartami z twojego klubu, tylko wszystkimi kartami, jakie kiedykolwiek miały miejsce w FIFA Ultimate Team oraz zawodnikami w drużynie tygodnia, którzy są aktualnie w momencie, gdy ty grasz w drafta. Dobra, lecimy dalej. Tutaj później wybieramy sobie kapitana spośród 5 gwiazd piłki nożnej. W tym wypadku mamy tutaj pokazanego Aguero, Cavaniego, Alabę, Cuadrado oraz Messiego. No, jeżeli by taki Messi się zawsze pojawiał, czy tam Aguero, to by było naprawdę mega, ale strzelam, że tutaj będą również losowi zawodnicy, ale po prostu od jakiegoś określonego overalla wzwyż. No i lecimy dalej. I tutaj się zaczyna naprawdę zabawa. Uzupełnienie składu. Poszczególnie na każdą pozycję, poczynając od bramkarza, przez obrońców, przez pomocników, kończąc na napastnikach, wybieramy na każdą pozycję jednego zawodnika spośród 5 losowo wybranych i zaproponowanych przez EA Sports. I wydaje mi się, że to naprawdę może być ciekawe, ponieważ w tym momencie będziemy mieli naprawdę cholerne dylematy. Czy wybrać najlepszego zawodnika z najlepszymi statystykami, z najlepszym overallem, czy też wybrać jakiegoś Jaśka, byleby tylko mieć zgranie, czy wybrać po prostu średniego zawodnika, a później jakoś kombinować. To naprawdę będzie się działo, ale warto jest, tak jak tutaj mamy wzmiankę, wypróbować najlepszych, ponieważ będziemy mieli możliwość wypróbować każdego zawodnika, który jest dostępny w grze Ultimate Team. Nie tylko tych, których mamy w swoim klubie, ale każdego zawodnika, jaki kiedykolwiek pojawił się w tym trybie. No i ogólnie rzecz biorąc, później będziemy mieli 4 mecze chwały, tak to naprawdę fajnie się nazywa, po których będziemy mogli zdobyć naprawdę fajne nagrody, tak? Przynajmniej twierdzi EA, że będziemy mieli do zdobycia monety, paczki i nie tylko. I to jest naprawdę fajne, że nie tylko. Czy żebyśmy mieli możliwość zdobycia jakiegoś zawodnika albo czegoś, to by było naprawdę mega, gdybyśmy mogli sobie wybrać po 4 meczach chwały. Wyobraźcie sobie, że trafiacie w takim drafcie takiego Messiego i po 4 wygranych meczach chwały możecie sobie wybrać tego i właśnie jednego zawodnika z waszej drużyny z drafta. To by było naprawdę mega. Jak to jej rozwiąże? Zobaczymy. No i ogólnie rzecz biorąc, możemy grać zarówno ten turniej z CPU, z komputerem, jak i również ze wszystkimi graczami online. A jak zagrać? No jest to bardzo proste. Wystarczy 15 tysięcy monet, 300 punktów FIFA Points, bądź wykorzystanie żetonu draft, które możemy odnaleźć w paczkach. A to jest też coś moim skromnym zdaniem dziwne, bo nawet jeżeli przegramy pierwszy mecz, to otrzymujemy nagrodę wpisowego, więc im dalej zajdziesz, tym będzie nagroda większa, więc tak czy siak wychodzisz na plus. Więc ogólnie rzecz biorąc, no, w drafcie się nie da przegrać. I wydaje mi się, że jeżeli no, to będzie maszynka do robienia sobie pieniędzy, do robienia sobie końców, draft będzie taką maszynką do tworzenia właśnie
no dosyć sporej ilości monet, no chyba że wprowadzą jakiś limit, ileś tam spotkań na jeden dzień, bądź coś w tym stylu. No i moi drodzy, tutaj kolejna zmianka jest to zwiastun trybu draft, do którego link wam pozostawię w opisie, bo powiem wam szczerze, że zwiastun z Garem Neville'em i Karagerem jest naprawdę zabawny, jest fajny i mi się naprawdę spodobał, mimo iż wiele jako tako nie wspomina, nie mówi o tym trybie z konkretnych informacji, z konkretnych rzeczy, naprawdę jest całkiem zabawny i mi się osobiście podobał, więc link do tego ja wam zostawię w opisie i cóż. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i dajcie znać, co sądzicie o tych zmianach, bo nareszcie wydaje się, że FIFA, że zmiany w FIFA nie zapowiadają się tylko i wyłącznie na to, że no teraz się obrońcy będą lepiej ustawiać, no teraz będą bramkarz się lepiej ustawiać, no i w ogóle to będą się ruszać kolągiewki i siatka w bramce. Nareszcie jakieś nowe tryby, ja się z tego powodu naprawdę cieszę. Pierwszą część z kariery już mogliście, ze zmianami w karierze mogliście już zobaczyć na moim kanale, jeżeli nie, to koniecznie lećcie zobaczyć, a ja się z wami żegnam, jeżeli chodzi o ten odcinek i na razie. Cześć!